Polacy to dumny naród. To wielka historia. Chciałbym powiedzieć, że nie wolno nam zmarnować naszej suwerenności, naszej niepodległości, naszej dumy narodowej. Jesteśmy to winni poprzednim pokoleniom, tym, którzy walczyli, tym, którzy ginęli w śniegach Sybiru, w wiecznej zmarzlinie, w kopalniach Kolyny, tych, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych, tych, którzy ginęli z bronią w ręku, czy w ubeckich katowniach, mordowani i rozszarpywani obcęgami. Oni mieli hart ducha. Nigdy się nie poddali. I my też się nie poddamy. Proszę Państwa, pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kiedy przyjdzie cieplejszy czas, już po wyborach samorządowych, ale z pewnością jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zrobimy ponowny marsz w Warszawie. Ale to nie będzie już 300 tysięcy Polaków. To będzie 2 miliony Polaków. Będziemy wywoływać presję na rząd Tuska. To nie jest sprawa tylko partyjna. Nie chodzi tylko i wyłącznie o Prawo i Sprawiedliwość, chociaż to wielka wartość, bo dzisiaj to jest ten okręt, na którym płynie polska suwerenność, polska niepodległość. To nasza formacja jest gwarantem silnej pracy i presji na to, aby zachować Polskę i zanieść ją do następnych pokoleń, ale to chodzi właśnie o polskość. Chodzi o to, w jakiej Polsce będą żyć następne pokolenia. Zatem, proszę Państwa, jeśli tutaj są również sympatycy, a może nawet osoby, które są krytycznie nastawione do Prawa i Sprawiedliwości, ale kochają Polskę, to zachęcam Państwa do tego, abyśmy byli aktywni, aby organizować się, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych. Wiem o tym i chcę Państwa zapewnić, że zarówno w Wałbrzychu, w powiecie wojewódzkim, jak i w Świdnicy, w powiecie świdnickim, stworzymy bardzo silne listy wyborcze. Złożone z osób ambitnych, kreatywnych, wykształconych, które są odpowiedzialne i czują odpowiedzialność i chcą pracować dla swoich małych ojczyzn. Nie możemy pozwolić na to, aby oddać naszą lokalną Polskę dla tych, którzy tak naprawdę mówią, że tutaj zajmujemy się tylko sprawami lokalnymi, ale tak naprawdę oni służą i głosują na Donalda Tuska, na Szymona Hołownię, na tych wszystkich, którzy nie życzą Polsce dobrze. Oni chcą Polskę rozwodnić. Chcą nasze wartości wyrzucić do kosza. Zaproponować kosmopolityzm. Zaproponować coś, co jest jakąś papką, która nas zaprowadzi na manowce w świecie intelektualnym, w świecie wartości. Zaś w świecie politycznym i gospodarczym może nam zagrozić w taki sposób, że będziemy tutaj zamieszkiwać ten obszar jako ludność mówiąca po polsku, ale nie będzie to już Polska suwerenna. Jest takie zagrożenie i my na to nie pozwolimy, nie możemy na to pozwolić. Zatem apeluję do Państwa o aktywność w domach, w rodzinach, w miejscu pracy. Nie wstydźmy się Polski. Jeśli dzisiaj zaniedbamy, zniechęcimy się, uznamy, że nie warto, bo nie chcemy się kłócić, bo ktoś o nas źle pomyśli, bo nazwie nas pisiorem, albo jeszcze gorzej, 8 gwiazdek, to za 8 lat będziemy mieć tylko pretensje do siebie. Często słyszę, co zrobił PiS. A możemy powiedzieć, co zrobił każdy z nas. Zacznę od siebie, co ja zrobiłem w rodzinie, w domu, w najbliższym otoczeniu, co pan, pani, co zrobiliśmy, to jest nasza wspólna odpowiedzialność i odpowiedzialność każdego z nas. Odpowiedzialność za Polskę. Zacznę od tego, co mówił, nie będę się powtarzać,
ale broń Boże. Poseł Ireneusz Zyska o energii jądrowej. Tak, jesteśmy w takim dokumencie. Po wielu latach, bo czasami się nam zarzuca, czemuśmy wcześniej tej elektrowni atomowej nie uruchomili. No nie mogliśmy, dlatego że nie było tego w rozporządzeniu Unii Europejskiej. Ireneusz użył słowa taksonomia. Ja wam powiem krótko, że to jest rozporządzenie mówiące o tym, na jakie inwestycje będą dawane pieniądze europejskie. Jest niepisana umowa kilkuset banków na świecie, które też patrzą na to rozporządzenie i również dają lub nie dają kredyty firmom, które są albo umieszczone, ich inwestycje w sensie nie nazwane jako firmowe, ale jako rodzaj inwestycji. I tam nie było energii jądrowej, pojawiła się półtora roku temu. Ale tylko muszę ci powiedzieć, że już jest raport. Raport, usłyszycie o nim niebawem, będzie o tym głośno, rolnicy też będą o nim mówić. Raport takiej Rady Naukowej przy Agencji Europejskiej, Agencji Środowiska, która mówi, co jej się nie podoba w tempie obniżania emisji dwutlenku węgla. My wszyscy za to płacimy, bo jeżeli my mówimy o tym, że za moment wszyscy się obudzą, to nie tylko dlatego, że są Polakami, ale że nie będą mieć pieniędzy w kieszeni, bo do tego to wszystko zmierza. I proszę Państwa, ta Rada Naukowa i ta Agencja Ochrony Środowiska, co mówi? Energia jądrowa jest passé. Na całym świecie spada zainteresowanie. Pamiętajcie, to jest sygnał już do tego, co na następne lata, co w następnym Parlamencie Europejskim i z następną Komisją. Co ten raport jeszcze mówi? Ano, że sobie nie radzimy z obniżaniem emisji dwutlenku węgla, czyli nie zamykamy Turowa, nie zamykamy całego Śląska. Państwo nie jeżdżą elektrycznymi samochodami. Drzewa nie chcą pochłaniać tyle, ile zaplanowano, szczególnie tam, gdzie płoną te drzewa. Niekoniecznie wynika to ze zmian klimatycznych. Bardzo często po prostu są to decyzje kryminalne deweloperów. Tak jest na przykład w Grecji. Jest wiele śledztw prowadzonych na ten temat. Mieszkacie w za dużych samochodach, w za dużych domach. Płacicie za małe podatki, a przede wszystkim rolnicy płacą za małe podatki. Pamiętajcie, w Komisji Europejskiej jest przeświadczenie i w większości tej, która jest w Parlamencie Europejskim, że dobry rolnik to rolnik, który nie sieje, nie orze, nie zbiera, nie hoduje. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze można zupełnie sobie poradzić i udawać, że się nie widzi, że tam jest emisja dwutlenku węgla z krajami Ameryki Łacińskiej i teraz z Ukrainy. Dlaczego przedłużono na kolejne lata bezcłowy handel? Dzisiaj wiceminister, który udaje, że jest wiceminister Kołodziejczak, pąknął nad samym ranem na granicę polsko-ukraińską i mówi, że on osobiście będzie pilnował, żeby tutaj to było szczelne. Odwraca Państwa uwagę od tego, że rząd polski poniósł klęskę. Jedyny, który walczył o to właśnie, był komisarz Wojciechowski. Ja przypominam Wam, że myśmy wbrew całej awanturze w Unii Europejskiej zablokowali zboża. Przed nami blokada jajek, cukru, drobiu, a tam się mówi tylko i wyłącznie o limitach, bardzo dużych limitach. Zobaczymy, co polski rząd na to powie. Więc generalnie to tak ma wyglądać, bo na co potrzebna jest ziemia? Naprawdę. To jest walka o polską ziemię. Ireneusz nie przesadza, kiedy mówi tutaj na takim dużym C o Rzeczypospolitej, o ziemi, o własności, dlatego że rolnicza ziemia jest potrzebna do energii odnawialnej. Nie ma w Polsce i w Europie miejsca już na to, żeby lokować farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ja nie mówię o fotowoltaice prosumenckiej, czyli tej, którą macie najczęściej na dachach. Ja mówię o dużych farmach, ja mówię o biogazowniach. W Unii Europejskiej doszło do tego, jest takie rozporządzenie, które chce, wykorzystując wojnę, Timmermans to zrobił, to była końcówka jego rządów przed ucieczką do kraju rodzinnego, gdzie jakoś nie może zostać premierem, bo o tym marzył. W każdym bądź razie jest taki dokument, który mówi, uwaga, wszystkie inwestycje w OZE, czyli w energię odnawialną, są inwestycjami celu publicznego, czyli tak jak autostrada, jak sieci przesyłowe. Co to znaczy, proszę Państwa? A że przyjdzie sobie taki pan, pani,
firmy najprzeróżniejsze, która powie, że oto właśnie na tym podwórku to tu dobrze wieje. A jak mu dobrze wieje, to on posadowi tę elektrownię wiatrową. Pan się denerwuje, a ja panu zapłacę odszkodowanie. Panu się nie podoba, to proszę iść do sądu, ale on posadowi elektrownię wiatrową i weźmie koszmarne pieniądze, dlatego że cała energia jest absolutnie nieefektywna, jest cała dotowana, w czym dotowana wszystkim tym, co węglowe, dlatego że tak powstał ETS, czyli Europejski System Handlowania Emisjami Uprawnieniami do emitowania dwutlenku węgla. Jest teraz i my go zaskarżyliśmy i już wiemy, że Donald Tusk to zaskarżenie odwołuje. ETS-2, czyli podateczek od tego, czym grzejecie albo chłodzicie swoje domy albo mieszkania, żeby było jasne, za kominek też trzeba będzie zapłacić za palenie w kominku, chyba że będziecie mieć pompy ciepła i fotowoltaikę i uwaga, wszyscy będziemy udawać, że nie wiadomo skąd jest ten prąd w podłodze. Ogrzewana podłoga albo skąd się bierze prąd, żeby uruchomić w ogóle pompę ciepła. I żeby było jasne, jak już wymyślono, że mamy tych pomp ciepła mieć razy 10, razy 20 w Unii Europejskiej, bo przecież wojna, to nie udał się projekt Nord Stream 2, to Francuzi i Niemcy, którzy produkują pompy ciepła, wymyślili, że nie podobają im się te F-gazy, to są takie sztuczne gazy, które są w pompach ciepła i powiedzieli, nie, nie, one są za mało ekologiczne, my mamy bardziej ekologiczne. W związku z tym za moment ceny pomp ciepła po prostu eksplodują, bo oni chcą być tacy bardzo ekologiczni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o politykę środowiska w Unii Europejskiej, nie ma to nic wspólnego z środowiskiem. To są po prostu przepotężne pieniądze, a liczą te emisje po prostu algorytmy. Jak w soczewce, niech widać tę politykę nieprawdziwą, nieuczciwą, bo ja jestem w komisji, naprawdę pytam o pieniądze, pytam w jaki sposób to zrobić, wiem jak chronić środowisko, jak pochłaniać między innymi dwutlenek węgla, choć jest on przecież potrzebny. Północna Hesja, las, piękny stary las, słynny las, las braci Grimm. Te mroczne baśnie, które znacie z dzieciństwa i czytaliście swoim dzieciom, czy też wnukom, to już nie wiem. W każdym razie to była inspiracja do tychże baśni. Wiecie, co tam się w tej chwili dzieje? Kończy się procedura wyrzynania całego lasu po to, żeby posadowić tam 250-metrowe elektrownie wiatrowe. Oni tak rozumieją środowisko. Dlatego, że elektrownie wiatrowe to już właściwie ostatnia technologia, która została Europie. Wszystko już inne mają Chińczycy, łącznie z samochodami elektrycznymi czy fotowoltaiką, bo dominują, jeżeli chodzi o półprodukt, czyli płytki krzemowe.